Hej, hej, witam Was na kanale Charlie'ego i Paris. Słuchajcie, tak jak w tytule, czy papugi lubią zioło? A tu pan odziół. Będę chciała Wam powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie zioła papugi mogą jeść, dlaczego warto je podawać. Z panem, że tak powiem, dogadałam się, że powie nam, jeżeli chodzi o ekologiczną uprawę ziół, dlaczego te zioła są dużo zdrowsze. Oczywiście też dla ludzi, no ale ponieważ rozmawiamy o papugach, to ja tylko zaznaczę, że papugi mają znacznie szybszą przemianę materii i dla papug pestycydy bardzo często mogą być zabójcze, tak? Dlatego, że na grupach mieliśmy takie sytuacje, kiedy ktoś pisał, że papugi zatruły się na przykład pietruszką albo sałatą. Dlatego też krąży opinia, że takich rzeczy nie wolno dawać. Ja jak zawsze powtarzam, że kwestia tego, czy te rzeczy są wolne od różnych środków, które mogłyby być trujące dla papug. Dlatego też, no jak wiecie z mojego kanału, ze strony, że wybieram tylko i wyłącznie tego typu produkty ekologiczne, bądź też produkty, które sama hoduję, więc no też w sposób ekologiczny. I teraz właśnie poproszę pana o kilka słów na temat tej ekologicznej uprawy warzyw i ziół. Więc uprawę ziół żeśmy rozpoczęli od wielu lat wcześniej, no gdzieś koło 15 do 12 lat wcześniej. Wszystko uprawiamy metodami ekologicznymi. Także zioła i sałaty, te produkty, które tutaj u nas zobaczycie, wszystko jest uprawiane metodami ekologicznymi i na naturalnych nawozach. Mówiąc o naturalnych nawozach, myślę o oborniku krowim, bydlęcym, tak samo o ściółkowaniu, o kompostach i o gnojowicach z pokrzywy, z wrotycza i z pokrzywa, wrotycz skrzyp. I skrzyp, tak, skrzyp. Skrzyp. Ja też robię ze skrzypu. Tak, więc te trzy zioła podstawowe kisimy, zrobimy z nich gnojówki, to znaczy bardzo prosta sprawa. Rwiemy świeżą pokrzywę, resztę ziół, zalewamy do wiadrze albo w beczce, ja akurat robię w dużych beczkach, zalewam to wszystko wodą. Kisi się to mniej więcej, zależy jaka jest pogoda, jeżeli cieplej, to szybciej, więc około od 7 do 10 dni i już wtedy ta gnojowica z pokrzyw, czyli ten nawóz jest gotowy do stosowania. W pierwszej etapie, kiedy on jest taki bardzo cuchnący, to jest moment wspaniały na odstraszanie szkodników. I wtedy te szkodniki w postaci mszycy, przędziorków, pajęczaków, innych szkodników, one po prostu tracą orientację, bo to jest, zmienia smak i zapach roślina, którą pryskamy i wtedy one nie atakują, przestają żerować. W późniejszym etapie, jak już przestaje być no, tak cuchnąca, czyli ten zapach nie jest tak intensywny, to wtedy ta pokrzywa traci już wartość taka właśnie odstraszająca na te szkodniki, a wtedy ma wartość nawozową. I wtedy pryskujemy albo liście, albo podlewamy krzaki czy rośliny. Wie pan co, wiele osób, przepraszam, że wejdę w słowo, wiele osób twierdzi, że w rolnictwie ekologicznym też są opryski, są nawozy. Czy moglibyśmy tu właśnie powiedzieć, jakie to są opryski i nawozy? Dlatego, że ludzie nawóz albo oprysk sobie kojarzą jednoznacznie, że to właśnie jest chemia. No właśnie tak to jest, że widząc nawet sąsiedzi, mówią, on znowu pryska, nie? No ale no muszę nanieść ten preparat, tą gnojowicę, czy ten rozcieńczony nawóz na te rośliny w postaci oprysku, także to nie da innej razy formy. Z tym, że skutek jest oczywiście inny, no chemiczne działanie jest bardzo agresywne, jest tak jak antybiotyk dla człowieka. Jest jednorazowa dawka uderzeniowa, tak jak to bardzo organizm ludzki jest chory i potrzebuje natychmiastowej reakcji, więc bierze antybiotyk. To tu w tym momencie jest to leczenie ziołowe, jakby jest rozciągnięte w czasie, a skutek jest o wiele lepszy. No nie szkodzi roślinom i otoczeniu i ludziom. Także to uważam, że ta metoda jest. Nie zostaje resztek w jedzeniu, które potem tak. My spożywamy albo papugi. Tak, to jest bardzo korzystne dla wszystkich. No, otoczenie nie jest skażone, a jednocześnie pszczoły. Mamy pszczoły obok u siebie, mamy ule, więc te pszczoły mogą wlatywać na plantacje, kiedy chcą. Także to nie jest, że było pryskane, więc potruje jakieś inne owady.
Także to wszystko przede wszystkim nie szkodzić i mieć wyobraźnię. To jest wie pan podstawa. Co? A skąd wiadomo, że można na przykład między innymi panu zaufać? Kto kontroluje to wszystko w Polsce, czy są badania prowadzone? Tak, no są ustalone jednostki certyfikujące. W Polsce gdzieś koło jest chyba 12 czy 14 jednostek. My należymy do Bioekspertu, taka jednostka, która od wielu lat już tam jesteśmy, podlegamy nasze gospodarstwo tej jednostce. Ta jednostka ma unijne certyfikaty, czyli pozwolenia, czyli jeżeli oni wydadzą certyfikat, sprawdzą nasz produkt, możemy sprzedawać w Polsce i w Unii. Jest to bardzo dobre, dlatego że to jest bezstronna jednostka, która sama bierze próbki, jeżeli widzi, że coś jest nie tak w uprawach, czyli przychodzą fachowcy na kontrolę, nie zapowiedziano. W tym momencie, kiedy sobie życzą sami, to przychodzą, sprawdzają nasze uprawy pod względem właśnie oprysków, jak to jest się odbywa, więc biorą próbki na przykład szpinaku czy pomidorów czy innych warzyw. Jest to pakowane w takie specjalne torebki, zalakowane, no i wysyłane do laboratorium. I to po miesiącu czasu jest wynik i wtedy to laboratorium, oczywiście wszystko nie jest nazwisko, tylko jest kodowane, że tam nie jest, że to ja, że moja próbka, tylko jest pod jakimś numerem. I w ten sposób jest to badane i potem ten wynik jest przesyłany do nas i mamy po kontroli mamy taki właśnie wniosek, że te i te warzywa były poddane kontroli. Czyli te kontrole niezapowiedziane, one tak, są. To są i wyrywkowe i czasami są powtarzane. Były też, że to nie tylko raz, znaczy obowiązkowo musi być przeprowadzona raz do roku jedna kontrola, a było też, że było powtarzane. Także to nie jest, że na przykład 15 w lipcu przyjedziemy kontrolować. Nie ma czegoś takiego. Jest w całym sezonie, my mamy sezon od wiosny do jesieni, więc mają prawo przyjechać na początku, w środku, pod koniec sezonu. I wtedy sprawdzają wszystkie uprawy. Do tego jest specjalny certyfikat, wyszczególniona uprawa, ilość tych sałat czy warzyw, jaki obszar. To wszystko jest udokumentowane. No właśnie, czyli z tego co wiem, to nawet pan jak gdyby nie zacertyfikował powiedzmy jakiegoś dodatkowego warzywa, to nie mógłby pan je sprzedać jako ekologiczne, no, tak? Czy, tak, owszem, ale mogę nowe wprowadzać oczywiście, z tym, że to jest tam okres próbny, nie przejściowy tak się nazywa i po zgłoszeniu do tej jednostki przed sezonem, że zamierzam na przykład uprawiać teraz kalafior czy brokuł i w tym momencie mam nasiona, muszę uzyskać, skąd mam nasiona, czy udokumentować, z jakiej firmy. Jest tych firm bardzo dużo, które uprawiają nasiona ekologiczne. I na tej zasadzie potwierdzenia, skąd mam nasiona, uprawiam i na przyszły rok jest pod... Nie może pan nie z ekologicznego nasiona wyhodować sobie ekologicznego brokuła? No mogę, może być to czas przejściowy, nie? Ale to lepiej, po co się w to bawić, jak są dostępne nasiona ekologiczne z firm nasiennych, które mają certyfikaty i to wtedy wychodzi bezpośrednio. Nie? Nie, chodzi mi tylko o to, że kilka razy mi było zarzucone to, a skąd ty wiesz, że to na pewno są ekologiczne rzeczy, bo to jest wszystko to samo, a to są takie same i tak dalej. Na co ja też sugerowałam, że słuchajcie, no jeżeli ktoś ma wątpliwości, to idźcie do laboratorium, bo to można w prywatny człowiek, każdy może to po prostu zrobić. I mówię, i dopóki nie macie tego papieru w ręku, no to po prostu pomawiacie ludzi, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ta jednostka certyfikująca po prostu jest miarodajną. Oddzielno, to nie jest jakaś znajomy, ktoś po znajomości mi zrobił. Z tego co wiem, to jest urząd, którego najbardziej się boją w Polsce. Tak, no to jest jednostka, jedna z bardziej takich wymagających i po prostu to też pewną jest gwarancją, że jest jak na przykład podpisuję umowy z hurtowniami czy z jakimiś odbiorcami, to ta jednostka świadczy jakby mniej więcej, no jest potwierdzeniem, że ten towar był badany, jest badany pod kontrolą i tyle. To się odbywa. Uważam, że to jest, powinny być te jednostki i to jest słuszna sprawa, bo to są jednostki, które rozstrzygają na przykład po jakieś konflikty, czy jakieś są zastrzeżenia, no to wtedy oni wracają
pokazują te protokoły z tych kontroli, że nie było zastrzeżeń i tyle. Mhm. Oczywiście to też jest pewna sprawa zaufania i jakiejś odpowiedzialności, nie? Bo to jest też podstawa. Nie? Bo to, jeżeli ktoś nie ma zaufania, no to nawet jakbym miał 5 certyfikatów z wielu innych, to też nie pomoże, bo on i tak nie wierzy. No jeżeli nie wierzy w tą moją żywność, no to kilka certyfikatów też nie pomaga. Mhm. Kwestia zaufania to jest podstawa. Druga sprawa potwierdzona to jest jednostką niezależną, która jest bezstronna i może się wypowiedzieć w każdej chwili. Także uważam, że na tej podstawie trzeba. Zresztą nasze produkty są wszystkie oznaczone. Każdy produkt ma jednostkę certyfikującą. Ja numer nasz jest tam przydzielony nam. Także posługujemy się tym kodem, także to przy jakichś umowach podpisywanych jest to wszędzie do wglądu. A wie Pan co? Jeszcze mam takie pytanie. Czy można na przykład sobie nazwać, że coś jest ekologiczne albo bio, jeżeli nie posiada taka osoba, gospodarstwo, firma, certyfikatu? Także bardzo często z tym się spotykam. No to jest... Jak to jest? Tak właśnie, no tak sobie ludzie podchodzą do tego, no i być może, że tak jest. No, ale naprawdę no, nie zaufa żaden sklep ani hurtownia takiej deklaracji, bo ja to uprawiam czysto i tak jak ma być, to nie do końca, bo też tak samo to gospodarstwo, w którym jest badana ziemia, jest badane są chwasty, miejsce, gdzie to jest usytuowane, przy żadnej fabryce, czy przy jakichś kompleksach, na przykład przy jakichś autostradach, no to niestety to nie będzie to żadna ekologia. To się nie dostanie certyfikatu. Mimo, że się uprawia ekologicznie, no ten ktoś tam uważa, że uprawia tylko na obrniku naturalnym i nie używa chemii, no będąc w towarzystwie na przykład sąsiada, który ma sad i pryska na przykład 20 oprysków robi w sezon, no więc no to jest... To nie jest tędy droga, nie? I, no więc dlatego powtarzam jeszcze raz, niezależna jednostka, która ma swoje zdanie na ten temat i która po prostu no, wyraża swoją opinię po kontroli. No, nie ukrywam, że wszyscy, na przykład babcie czy pani, która ma swoją działeczkę, ona nigdy tam chemii nie używa, że ona no, jest wie pan co, skreślona, pan że to nie, zaskoczony. To nie jest, dlatego, że to nie jest ja, prawda. No. Ja ostatnio, i to spotkałam się na tym, na grupie, która jest właśnie poświęcona ekologicznym uprawom, z tym, że no porówkę trzeba przecież jakoś zakwasić, więc... No tak. Więc trzeba sięgnąć tu po pomoc chemii, nie? No nie końcu, nie właściwie, nie przeczemu chemii, no przecież igliwie w lesie jest kwaśne, jest, wystarczy zebrać liście na przykład z orzecha, no mają dużo garbników, to nie jest aż tak, no, zresztą torf jest nawet też zakwaszony, torf jest kwaśny, sprzedawany, także kora jest ten... Kora z drzew iglastych, no to wszystko jest też kwaśne. Wie pan co, ja rozczarowałam się właśnie tym, że dowiedziałam się, jak szukałam, jak zakwasić naturalnie borówkę, to dowiedziałam się od wszystkich, że amon potasu trzeba sypnąć tak czy inaczej, nie potasu, tak czego amon... Tak, ale to jest, amon to jest czegoś tam. Bo to jest najwygodniej. No, dokładnie. Jest najwygodniej. Garść nawozu rozcięcić z wodą, podlać więc i zmienia takie odczyn. Osoby jak pan, to... Ale to przecież naprawdę nie... No to jest najwygodniej, tak samo właśnie wracamy z powrotem, najwygodniej opryskać jakimś herbicydem chwasty, już nie rosną. No nie do końca, bo chwast, który jest na grządce jest potrzebny, dlatego że raz, że okrywa ziemię, drugi raz trzyma mikroklimat, czyli po prostu potrzebna jest struktura, że ta roślina, a z drugiej strony nawet jeżeli ten chwast rośnie w uprawach, to do czego nas zmusza? Do tego, żeby zruszyć ziemię motyką, pazurkami, przez co dodajemy tlen do ziemi, a jak dodajemy tlen, to zwiększamy ilość bakterii tlenowych, więc to wszystko sprzyja w roślinie, także to nawet te chwasty można, jeżeli się podchodzi w ten sensie, że chwast jest też pożyteczną rośliną, to nie potrzeba chemii w takim razie, pryskiwać. Chwast, jeżeli jest zruszana ziemia przynajmniej raz na tydzień, to nie ma takiego, ja nie widziałem w życiu takich chwastów, że przez tydzień zarosły rośliny. Nie ma takiej szybkości wzrostu.
Więc jeżeli wystarczy raz na tydzień zruszyć pazurkami ziemię, to te chwasty nie będą zarastać. Nie trzeba nic, że tak powiem, chemicznego. No, ale raz na tydzień trzeba popracować. No, tak. Ale to sprzyja. Ale sprzyja zdrowiu. Człowiek jest dopleniony, człowiek jest, no, jest przy tej ziemi, jest, no, czuje ją i tyle. Nie? Także to... Dobra, dziękuję panie Macieju, bo tu już kolejka panu się zrobiła, póki ja zawracam głowę. A ja jeszcze wam zaraz zrobię zbliżenie na wszystkie właśnie roślinki i opowiem więcej, co można papugom i w jakiej ilości podawać. No, dziękuję, wszystkiego dobrego. Dobra, to teraz idziemy konkretnie po roślinkach. Tu jest tak, tu jest wawrzyn. Wawrzyn nie jest dla papug jadalny, więc to sobie w przypadku papug odpuścimy. Natomiast dla nas jak najbardziej, ja też mam taki na parapecie, zresztą od pana. I jest super cudem na parapecie. Teraz mamy lawendę. Lawendę odrobinkę można papugom dać. A zaraz na końcu podsumowaniu powiem, dlaczego odrobinkę. Tu mamy szawię lekarską. Szawi nie podajemy. Tu mamy rozmaryn. Rozmaryno troszeczkę można dać. Tu mamy takie różne tymianki. To wszystko jest tymianek, tylko one są troszeczkę różne. Ten tymianek jest zimujący, a ten raczej bardziej na parapet. Tymianku ta sama zasada. Podajemy odrobinkę sporadycznie. Teraz mamy bazylię. Bazylię możemy dać trochę więcej, ale już też nie przesadzamy. Idziemy do mięty. Z miętą dokładnie ta sama sytuacja, że możemy podawać, ale nie przesadzamy. A nie przesadzamy dlatego z ziołami, dlatego że one zawierają sporą ilość olejków eterycznych, które mogą być też drażniące. Tak? No i zioła też bardzo często mają właściwości lecznicze. Więc tak jak w naszej diecie ludzkiej są tylko i wyłącznie dodatkiem, tak samo, ale z bardzo wartościowym dodatkiem, tak samo w przypadku papug. Czyli powinny być dodatkiem, bo na przykład rozmaryn wspomaga też bardzo fajnie trawienie, wzmacnia i bardzo często jest dodawany też na przykład do dobrych granulatów, czy jest taki też syrop naturalny dla ptaków, który jest między innymi z rozmarynem, więc jako zioło jak najbardziej warto podawać. Tylko tak jak mówię, zioła traktujemy na zasadzie takiej, tak samo jako ludzie, że powinny być elementem diety, ale takim niedużym. Tu mamy jeszcze kilka rzeczy. Estragon. Estragonu raczej nie podajemy papugom. Mamy lubczyk, mitsubę, tu znowu mamy miętę, rozmaryn, to wszystko już było. Kolendra, szczerze powiem, że nie wiem, jeżeli chodzi o papugi. Teraz tak, tu mamy szpinak, ale szpinak jeszcze będzie też taki niezapakowany, więc to też o szpinaku jeszcze powiem. Tu mamy rzodkiewki i rzodkiewki, słuchajcie, jeżeli mamy czyste, to podajemy w całości. I szczególnie właśnie te liście są wyjątkowo zdrowe, szczególnie właśnie latem, żeby je podawać. Także i liście, i rzodkiewki. No znaczy całą rzodkiewkę papugi, jeżeli lubią, to mogą do oporu, mogą tym się bawić, mogą sobie jeść ile chcą. Tu są różne sałaty. Jak te sałaty się nazywają, ja szczerze powiem nie wiem, ale tak samo jak rzodkiewką sałaty można papudze podać tyle, ile będzie chciała. Sałata może troszeczkę rozluźniać kupę, więc jakby z tego względu no, nie przesadzamy, ale jak najbardziej nie ma żadnych innych ograniczeń. I teraz pójdziemy jeszcze, słuchajcie, tu też mamy sałaty. I pamiętajcie, że wszystkie te liście, owoce i warzywa, które mają różny kolor, mają też różne wartości odżywcze, więc to nie jest tylko kwestia koloru. Tu znowu mamy właśnie ziółka różne, tu też mamy chyba, a nie, to jest ten właśnie, to jest rukiew wodna. Rukiew wodnej nie podajemy, ponieważ ma za dużo szczawianów, jak się uczepiła ziemi, to wyrwać ciężko. Mizuna, nie pamiętam, czy podajemy, czy nie podajemy, przepraszam. Wtedy dopiero ona zacznie. Rukoli troszeczkę możemy, ale jest dosyć taka intensywna, aromatyczna, więc zasada jak przy ziołach. Teraz mamy szpinak. Szpinak jest wyjątkowo zdrowy i warto, żeby go popóźniej diecie. Natomiast szpinak, tak samo jak burak, ma też sporo szczawianów, więc też nie przesadzamy. Dobra, to tyle na dzisiaj. Nagrywałam to wszystko u pana Macieja. To jest gospodarstwo ekologiczne Bukiet Smaków i ogólnie na warszawskim biobazarze, bo tu, tak jak wiele z was wie, kto śledzi naszą stronę,
to robię właśnie zakupy dla papug, oprócz tego, co hoduję sama na działce. I mam nadzieję, że będziecie jednak więcej i więcej zwierzaka podawać papugom, bo to jest dla nich bardzo ważne. To urozmaica ich dietę i mam nadzieję, że jednak będziecie dla nich sięgać po produkty lepsze, czystsze i szukać takich. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Pa, pa.